Max looking lub looks maxing w jednym zdaniu oznacza tyle, że to jak wyglądasz teraz, w tym momencie, ma się nijak do tego, jak możesz wyglądać za pół roku, za rok lub za dwa lata, kiedy to wykrzeszesz maksymalny potencjał dla swoich genów, jeżeli chodzi o wygląd. Załóżmy, że jesteś 5 na 10 i kiedy zaczniesz stosować max looking, jesteś w stanie osiągnąć 6 na 10, 7 na 10 lub nawet wyżej. Są trzy mega ważne rzeczy, o których musisz pamiętać. Pierwsza rzecz jest to nastawienie długoterminowe. Pamiętaj, że rezultaty nie pojawią się z tygodnia na tydzień, ani z miesiąca na miesiąc. Często potrzeba na to parę miesięcy lub nawet rok, dwa lata, w zależności od tego, jak wiele chcesz zmienić w swoim wyglądzie. Myślenie długoterminowe często przegrywa walkę z myśleniem krótkoterminowym, czyli czy chcemy coś tu i teraz. Zapominamy o tym, aby nastawić się na rezultaty za pół roku, za rok. Dlatego ważne jest to, aby wizualizować siebie przykładowo w innej sylwetce lub w innej fryzurze lub w zupełnie innym wyglądzie, o czym będziemy zaraz mówić. Ale pamiętaj, żeby nastawić się na długoterminowe rezultaty, a nie na zmianę z tygodnia na tydzień. Druga rzecz może cię mocno zaskoczyć, jeżeli nigdy tego nie słyszałeś, ponieważ nikt nie przygląda się nam tak dokładnie, jak my sobie sami. I często sami jesteśmy winowajcami tego, że widzimy w sobie coś, czego tak naprawdę nie ma. Nikt naszej twarzy nie przygląda się tak dokładnie jak my, kiedy stoimy naprzeciwko lustra i często wmawiamy sobie, że mamy jakieś kompleksy, podczas gdy reszta świata kompletnie tego nie widzi. Prosty przykład, mi mega przeszkadzają moje dziury w zaroście, mimo tego, że mam bardzo dobry zarost, który jest spoko, to przeszkadza mi to, że w paru miejscach brakuje mi włosów. I to jest coś, że ja się mega przyglądam przed lustrem, żeby to zobaczyć i większość osób tego nie widzi. Dlatego to jest świetny przykład tego, że często sami sobie coś wmawiamy, a wystarczy stanąć z boku, spojrzeć i wygląda to już zupełnie inaczej. Trzecia najważniejsza rzecz, o której musisz pamiętać, to żebyś subskrybował ten kanał. A teraz zaczynamy z tematem. Ja jestem Radek i jeżeli po obejrzeniu tego filmiku wciąż będziesz miał jakieś pytania lub wątpliwości, to śmiało możesz dać znać w komentarzu poniżej, postaram ci się pomóc. Jeżeli chodzi o max looking lub looks maxing, to jest tak właściwie jedno i to samo, tylko wymienna nazwa. Ważne jest to, aby skupić się na rozwoju samego siebie, na przestrzeni tego, jak wyglądamy, a także na przestrzeni mentalnej. I wiele osób się skupia na tym, żeby tutaj się rozwinąć wyglądowo, a bardzo zapominamy o tym, żeby się też rozwinąć jakoś mentalnie, przez co to tak trochę spada, to może idzie do góry, ale chodzi o to, żeby była równowaga i żeby obie te rzeczy szły do góry. Bardzo mało osób w kontekście looks maxingu mówi o tym, żeby rozwijać się też mentalnie, a moim zdaniem jest to mega, mega ważne i poruszymy oba te tematy. Ten, co zrobić, żeby lepiej wyglądać, a także, żeby mentalnie się trochę rozwinąć, żeby też pójść do przodu. To będzie mega, mega ważne. Zacznijmy od looks maxingu w kontekście wyglądu. Niestety, nie wiem jak wyglądasz, na pewno jesteś mega przystojniakiem i drzemie w tobie spory potencjał, ale niestety nie wiem jak wyglądasz dokładnie, dlatego nie jestem w stanie powiedzieć, co powinieneś zrobić, żeby poprawić swój wygląd. Dlatego najlepsze, co możemy zrobić, to stanąć przed lustrem i rozkminić, co chcielibyśmy w sobie poprawić, żeby za pół roku, za rok było lepiej. Są na szczęście rzeczy, które po wprowadzeniu na 100% pozytywnie wpłyną na nasze życie. Takim klasykiem w max lookingu jest oczywiście zejście z poziomem tkanki tłuszczowej, czyli schudnięcie. Tutaj mega ważne jest to, żeby myśleć długoterminowo, czyli że nie schudniemy z miesiąca na miesiąc, tylko żeby za rok, żebyśmy byli szczuplejsi. Jeżeli spadnie nam poziom tkanki tłuszczowej, to oczywiście będziemy wyglądali często lepiej, zwłaszcza jeżeli jesteś młodym chłopakiem, to pewnie zależy ci na tym, żeby uwidacznić szczękę i dzięki temu, że jest mniejszy procent tkanki tłuszczowej, to ta szczęka oczywiście jest widoczniejsza. Dlatego sporo osób sięga oczywiście po ćwiczenia. Zawsze rozbudowanie sylwetki to jest dobry pomysł i nie ma takiej opcji, żeby nie wyszło nam to na plus. Druga rzecz, po którą wiele osób sięga, jest to mewing, czyli uwidocznienie szczęki. Jest to problem u osób, które błędnie trzymały język lub które oddychały przez usta, a nie przez nos całe życie i tworzy się tutaj podwójny podbródek. Zdecydowanie warto prowadzić mewing w życie, po pół roku, po roku można zobaczyć naprawdę dobre rezultaty. Nagrałem na ten temat 3 filmiki, dlatego odsyłam Cię do nich. Następna rzecz jest to odpowiednia pielęgnacja twarzy i plus jest taki, że tutaj już po tygodniu, po dwóch tygodniach możemy zobaczyć pierwsze rezultaty. W praktyce oznacza to tyle, że kupujesz produkty do mycia twarzy, a także do nawilżania, odbania o nią i codziennie rano i wieczorem myjesz twarz, a także nakładasz odpowiednie kremy. Możesz stosować też maseczki, możesz stosować jakieś peelingi. To jest krok do przodu, żeby poprawić jakość twojej cery. I chcąc nie chcąc, na pewno masz mniejsze lub większe problemy z cerą, więc dlaczego by z nimi coś nie zrobić? To jest mega ważne w max lookingu, abyśmy zadbali też o naszą twarz, ponieważ no, twarz jest najważniejsza i tutaj skupia się nasza główna uwaga, kiedy z kimś rozmawiamy. Skoro już jesteśmy w temacie twarzy, to może się okazać, że dobrym pomysłem będzie zapuszczenie brody. I broda to jest prawdziwy game changer, ponieważ dzięki niej nasza twarz staje się symetryczniejsza. Na takiej samej zasadzie działają okulary przeciwsłoneczne, dzięki czemu po prostu bardziej się podobamy osobom, które na nas patrzą. Simple as that.
Jeżeli broda ci nie rośnie, no to jest opcja, żebyś sięgnął chociażby po minoxidil. W bardzo dużym skrócie, bo kiedyś nagram na ten temat pełen materiał, minoxidil jest to substancja, która jeżeli mamy zakola, cofniętą linię włosów lub jeżeli mamy jakieś prześwity w naszym zaroście, możemy zacząć stosować te substancje, dzięki czemu pojawią się nowe włosy. Sam jestem na minoxidilu od miesiąca, ponieważ chcę wam dać znać, jak to dokładnie działa. Co jest ważne, potrzeba tutaj dosyć długo czekać na rezultaty. W zależności od osoby, od pół roku do roku. Na temat minoxidilu na pewno nagram filmik, taką pigułkę o informacjach, które powinieneś wiedzieć, a kiedy skończę już stosować minoxidil, to pochwalę się efektami przed i po. Dlatego planuję mniej więcej dwa filmiki na temat minoxidilu. Subskrybuj kanał, aby ich na pewno nie przegapić. A jeżeli nie chcesz stosować minoxidilu, to pamiętaj, że nie ma reguły, żeby mieć zawsze pełną brodę. Inne typy brody też są w porządku. Kolejna rzecz, którą możesz wprowadzić, jest to spoko fryzurka. I pamiętam, że kiedyś, jeszcze parę lat temu, miałem taką myśl, że załóżmy, że jest ktoś bogaty. Bogaty i mega przystojny. Ktoś, kto, wiesz, ma drogie perfumy, drogi samochód, drogie ubrania. I niezależnie od tego, jak dużo ma pieniędzy, to ty mimo wszystko możesz go wyprzedzić w tym, żeby mieć lepszą fryzurę. Bo dbanie o swoje włosy i o to, żeby mieć dobrą fryzurkę, wcale nie jest aż takie drogie. A jest tutaj ogromny potencjał. Dobrze dobrana fryzura jest to prawdziwy game changer. Dobra fryzura oznacza świetne cięcie u barbera, a także prawidłowe ułożenie tej fryzurki w domu. Zadbanie o fryzurę, a także o włosy, to jest moim zdaniem coś mega ważnego. Jeżeli chcemy wejść w max looking i jednocześnie nie mieć jakichś spoko włosów, to mija się z celem trochę. Następna rzecz jest to pójście do przodu w swoim ubiorze. Jeżeli nie podążasz jakoś za trendami modowymi, to nie ma się czego obawiać. Aktualnie nie ma mody na bycie modnym. Nie chcę za bardzo przedłużać tego filmiku, ale podam ci kilka modowych rad, które jeżeli kompletnie nie ogarniasz mody, mogą ci się bardzo przydać. Pierwsza, nie leć za dużo kolorów. Świetne bazowe kolory, które zawsze dobrze wyglądają w połączeniu ze sobą, jest to czarny, biały i szary. Unikaj wszelkich jaskrawych kolorów jak żółty, pomarańczowy, jakiś celedynowy, jasno-niebieski, zielony. Uważaj na te kolory, bo one często słabo wyglądają. Następna rzecz, jeżeli nie ogarniasz mody, to trzymaj się trzech kolorów. To jest taka bezpieczna linia, że ubierając się, maksymalnie dobieraj trzy kolory. Pamiętaj, żeby nie iść w jakieś te jaskrawe, o czym mówiliśmy. Max trzy kolory, wtedy raczej nie wybierzesz nic złego i będzie to do siebie w miarę pasowało. To jest taka bardzo bezpieczna opcja, w której nie popełnisz żadnego faux pas. Następna rzecz, leć w basicowe ubrania i skup się na tym, żeby rozmiar był odpowiedni. Jeżeli ja miałbym te jakieś zbędne napisy, na przykład Calvin Klein, no stary, wyglądałoby to beznadziejnie pod tym. Dlatego basici, oprócz tego, że są tanie, to dodatkowo są ponadczasowe i często bardzo dobrze wyglądają. Pamiętaj, że na ubrania nie trzeba jakoś dużo wydawać, ja za tę kurtkę dałem chyba 6 dych, no jestem mega zadowolony. Wydaje mi się, że te rady modowe mega ci pomogą, zwłaszcza jeżeli jesteś jakoś bardziej zagubiony w świecie mody i kompletnie tego nie ogarniasz. Wkrótce nagram też filmik o trzech najważniejszych radach modowych. Pojawi się tutaj, kiedy tylko go zmontuję. Następna rzecz okołomodowa są to perfumy. Jestem ogromnym fanem perfum i kiedy mam taką stylóweczkę, jeżeli w ogóle nie pachniałbym, nijak, w ogóle bym się nie popsikał, no to czegoś by brakowało, dosyć nudno by było. Dlatego perfumy są świetną opcją. Polecam każdemu kupić sobie jakieś perfumy, które będą pasowały do ich stylizacji. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało daj znać poniżej oczywiście. Następna rzecz, żeby wykrzesać trochę bardziej potencjał ze swojego wyglądu, to jest to, żebyśmy nie bali się pójść przykładowo do kosmetyczki. Coraz więcej mężczyzn sięga po medycynę estetyczną. Średnio siedzę w temacie, ale coś tam sobie wstrzykną, coś tam jakiś botox, whatever. To akurat nie jest temat, na którym się znam. Ale zachęcam cię do tego, żebyś się jak coś nie bał tego. Jeżeli coś może ci pomóc, jeżeli pójście do kosmetyczki ci pomoże, żebyś lepiej wyglądał, to ani trochę się tego nie bój. I kolejny przykład ode mnie, stary, mega się bałem, żeby iść z tymi krzakami, które mam tutaj do kosmetyczki. Sam już sobie z nimi nie radziłem i od kiedy chodzę do pani kosmetyczki ze swoimi brwiami, jestem bardzo zadowolony i sporo kobiet zwraca na to uwagę, więc jeżeli też masz jakieś krzaki lub jeżeli w ogóle masz cokolwiek do poprawy, to skocz do pani kosmetyczki, skocz do jakiejś medycyny estetycznej. Te rzeczy są po to, żeby z nich korzystać i żeby lepiej wyglądać. Dużo osób z tego korzysta, jest to coraz popularniejsze, więc ciebie również zachęcam. Przypomnę na szybko pierwszą rzecz, o której mówiłem, czyli żebyś myślał długoterminowo, ponieważ wprowadzanie niektórych tych rzeczy w swoje życie może zająć nam trochę czasu. Mowa już była o max lookingu w kontekście wyglądu, a teraz czas na to, żeby poruszyć w temacie mentalnym, czyli przykładowo czytanie książek, abyśmy stali się trochę bardziej interesujący, a także abyśmy powiększyli nasze social skille. Umiejętność rozmowy z ludźmi jest mega ważna, są na ten temat książki, są nawet kanały na YouTube, więc możesz poszukać. Tak samo mowa ciała. Mowa ciała jest, stary, ekstremalnie ważna. Co z tego, że ty nagle będziesz z 5 na 10, staniesz się 7, czy tam 8 na 10, będziesz super wyglądał, skoro podczas rozmowy twój wzrok będzie gdzieś uciekał i będziesz, wiesz, tam gdzieś uciekał swoimi myślami, ponieważ twoja mała ciała nie zadbała o to, abyś również poszedł do przodu razem ze swoim wyglądem.
pozycja zamknięta, nie otwarta, lub ręce w kieszeni, albo wzrok po prostu uciekający nam po całej sali, to wszystko może spieprzyć to, nad czym tak długo pracowaliśmy, dlatego zadbaj o swój mental. Na pewno pomoże Ci odrzucenie złych nawyków, które my wszyscy mamy, może mniej rozmowy o polityce, albo mniej narzekania, a więcej pozytywnego myślenia, wiem, to brzmi pięknie. A być może po prostu mniej powinieneś siedzieć przed kompem i zacznij pożytkować ten czas, a nie cały czas grać w gry. To był dla mnie kiedyś prawdziwy game changer. Odrzucenie całkowicie gier komputerowych było dla mnie prawdziwym game changerem i stary, pamiętam jak kiedyś tak średnio mniej więcej, to miałem zawsze 80 godzin na Steamie przegranych w ciągu 2 tygodni, bo tam Steam zlicza ile średnio gramy. Ja i tak większość czasu grałem w Minecrafta, także sporo czasu, to parę godzin dziennie siedziałem przed kompem i grałem w te gry. I w pewnym momencie stary doszedłem do wniosku, że ja nawet nie lubię tego, nie? Tak sobie rozkminiłem, ty, czy ja w ogóle lubię grać w tego CS-a i sobie pomyślałem, no tak właściwie to nie lubię, wolę robić inne rzeczy. Tak bardzo prosto pomyślałem, że gra, w którą gram, w którą mam 2000 godzin, nie lubię jej po prostu i szybko przestałem grać w CS-a. To tak ode mnie, że granie na kompie jest mega słabe, nie wnosi nic pozytywnego do naszego życia, nie rozwija nas w żaden sposób i najzabawniejsze jest to, że często nawet tego nie lubimy. Jeżeli grasz jakiegoś CS-a, LoL-a, Fortnite'a czy tam cokolwiek, zastanów się w ogóle, czy lubisz w to grać, bo ja w pewnym momencie sobie zauważyłem, że nie lubię w to grać, nawet taka dziwna myśl. I pamiętam też stary to, że jak nie grałem w gry, to moje myślenie było głównie skupione wokół gier. Czyli przykładowo zasypiałem i myślałem sobie o tej sytuacji, jak stałem na Inferno, na bananie i akurat przeładowywałem broń i wyszedł wtedy przeciwnik z Prefire'em i mnie zastrzelił. I takie myśli miałem w głowie przed snem, podczas gdy mogę mieć o wiele lepsze myśli, w ogóle nie związane z grami, tylko jakieś pozytywne. Także wiem, że się rozgadałem na ten temat, ale po prostu zauważyłem, jak pozytywnie na mnie wpłynęło odrzucenie gier, dlatego jeżeli chcesz się jakoś rozwinąć, chcesz być ciekawszy, bardziej pozytywny, whatever, to po prostu odrzucenie gier to jest prawdziwy game changer lub po prostu zmniejszenie ilości. W tym aspekcie mentalnym chodzi o to, żebyśmy znaleźli trochę czasu na poznanie samych siebie, żebyśmy się zastanowili, czy to, co robimy, to czy właściwie lubimy to, co robimy, czy to, jak spędzamy czas, to czy na pewno nas w pełni satysfakcjonuje. Wiem, że to są takie bardzo proste pytania, ale często nie znajdujemy czasu, żeby na nie odpowiedzieć, a wydaje mi się, że jest to mega ważne. Poczytaj jakąś książkę, znajdź jakieś ciekawe kanały na YouTube lub zamiast oglądać bezsensownych seriali, zacznij oglądać takie, które faktycznie coś pozytywnego wniosą do Twojego życia, a na pewno za pół roku, za rok całkowicie zmieni się Twoje myślenie i nie będziesz już tak dużo czasu spędzał przykładowo na myśleniu o grach komputerowych albo o jakimś YouTuberze, który nagrywa dziwne filmiki, jakieś streamy, w ogóle beznadziejne rzeczy, tylko zaczniesz produktywniej myśleć o czymś, co tak właściwie ma sens dla Twojego życia. W przypiętym komentarzu na dole podrzucę Ci kanały, które ja bardzo lubię, bardzo pozytywnie wpłyną na to, jak Ty się będziesz mógł rozwinąć mentalnie. Jeżeli będziesz miał jeszcze jakieś pytania mimo wszystko, to śmiało możesz znaleźć mnie na Instagramie i zapytać. To by było chyba na tyle w kontekście Max Rookingu. Trzymam za Ciebie kciuki i pamiętaj, żeby grać w to raczej długoterminowo i nie oczekuj zmian z dnia na dzień, bo niestety tak szybko nic się nie zmieni. Pamiętaj, że dopiero po pół roku możesz zobaczyć jakieś realne efekty tego, co wkrótce wprowadzisz w swoje życie. To by było na tyle w tym filmiku. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało daj znać poniżej. Widzimy się już wkrótce. Na razie. Cześć.